Jak zrobić łatwą kartkę na Dzień Mamy? Bierzemy wytłoczoną kartkę, mniej więcej w kolorze kremowym. Nakładamy na nią mniej więcej na środku napis dla kochanej mamusi. Następnie kładziemy pasek o szerokości 3 cm. Na pasek przyklejamy czerwone serduszka. Mniej więcej parę milimetrów od siebie. 4 sztuki. Następnie nad napis kładziemy taką niby łączkę. I nakładamy żółty kwiatek, czerwony kwiatek, różowy i fioletowy kwiatek. Żeby uefektownić jeszcze bardziej kartkę, możemy zostawić środki białe do kwiatków. I jeszcze na żółty. Tak z wierzchu wygląda nasza kartka. Żeby jeszcze lepiej uefektownić kartkę, możemy sobie wydrukować na życzenia i przykleić je. Do tego możemy sobie wytłoczyć motylki. Jakiego koloru chcemy oczywiście. I kartka jest gotowa.